Siemanko, witam. Tutaj Sosna, witam w kolejnym odcinku Okiem Sosny, czyli moim własnym. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Magicowi. Oczywiście za chwilę zapytacie, dlaczego nie o Anno Domini. Będzie o Anno Domini z nowymi rzeczami już niedługo. Przygotowujemy materiały. Też będzie o Ogniem Mieczem, też z fajną niespodzianką. Mam nadzieję, że ta niespodzianka się uda, ale jestem dobrej myśli. Też niedługo będzie. Póki co dzisiaj odcineczek o Magicu. O czym będzie dzisiaj? Otóż będzie dzisiaj o Double Masters VIP Edition. Sosna jest kolekcjonerem Magica od 1994 roku, więc już trochę zasłużył na ten fantastyczny status VIP. Więc słuchajcie, będę sobie otwierał. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego odcineczka. Dobra, słuchajcie, otwieramy. Dzisiaj sobie otworzę tak troszeczkę tych pudełeczek, na przykład 5. O, fajne 5 ładnych pudełeczek. Mam nadzieję, że tam będą fajne rzeczy. Ała! I jeszcze na dodatek, na deser, otworzę sobie, słuchajcie, coś takiego. Ależ to jest fajne, dopiero przyszło. No tak, wiadomo, że pachnie pięknymi magicowymi kartami. Słuchajcie, dzisiaj nie jestem sam, mam tutaj ze sobą kilku asystentów. Asystenci, pokażcie tu łapki do kamery. Tu jest, o, jest jedna łapka, druga łapka, o, trzecia łapka. I złamana ręka. Tak, też złamana łapka też się trafiła. Słuchajcie, okej, ale już nie przedłużajmy, otwieramy. Słuchajcie, tego w poprzednim odcinku, jeżeli oglądaliście, to super, jeżeli nie oglądajcie, to chęć się obejście. Złożyłem zamówienie, że chciałem tam Liliankę, chciałem Ugina. Słuchajcie, i rzeczywiście wszystko mi się udało trafić, nawet udawało mi się trafić dwa razy. Tutaj też mam oczywiście swoje nieskromne pragnienia, co chciałbym dostać. Otóż chciałbym dostać dzisiaj na przykład kryptę, piękną, foliowaną, bezramkową kryptę. I na pewno co chciałbym jeszcze dostać? Chciałbym dostać też Force of Will'a. Force of Will, super, mam Force of Will'a, tego oryginalnego jeszcze z zamierzchłych czasów, z Alliances. Mam foliowanego Force of Will'a, mam jakiegoś Force of Will'a z którejś Masters Edition, ale nie mam takiego pięknego, bezramkowego Force of Will'a. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się go tutaj dzisiaj upolować. Dobra, sprawdzałem, czy to dobrze widać, chyba dobrze widać i patrzymy, co tu jest. No to nic takiego ciekawego, to wiadomo, komonki. O, Darksteel Citadel to fajne. Też, no oczywiście chciałbym też Jacusia. No Jacuś by się... O, ależ ładne buciki. Jacuś też by nam się przydał. Dobra, trafiamy, już doszliśmy do pierwszego rera. Engineered Explosives. Czyli nic takiego super fajnego. I co to na Scalping Steel, to już lepiej. No i zobaczymy te grube rzeczy. Uwaga! Totsis, no Totsis bardzo fajnie, w tej edycji, w tej wersji oczywiście jeszcze nie miałem, super sympatyczny i następne, Force of... No to słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o zamówienia, słuchajcie, niesamowite trafienie, no wiadomo, najdroższa karta w całym dodatku, już w pierwszym boosterku, no nie sposób powiedzieć, że tutaj właśnie dzieci moje złapały się za głowę, bo właśnie tego chciałem i to właśnie dostałem, wow, rewelacja, słuchajcie, jestem zachwycony, pierwszy booster był nieprawdopodobny, no oczywiście mamy lądziki tutaj, super wiadomo, o, góreczka prześliczna, słuchajcie, no... No nie mam pytań, zaczęło się nieźle, to teraz jeszcze tak proszę, Jacusia i co tam jeszcze chciałem? Kryptę, dziękuję synu, kryptę. Dobra, otwieramy kolejny. Bardzo lubię otwierać boosterki, kręcąc to jako materiał, bo wychodzą tak fantastyczne rzeczy, że to jest w ogóle trudne do uwierzenia. No zobaczymy, to co rozumiem, co w tym będzie dzieciaki, myślicie? Krypta albo Jacuś, tak? No dobra, może być albo Jacuś, albo krypta. Nie obrażę się, oba trafienia też, ale aha, jeszcze bym chciał jeszcze Dark Confidanta. Dark Confidant jest niezły, nie? W tej twojej... Dark Confidant będzie w następnym. Tak? No to zobaczymy. Słuchajcie, musi się zbliżyć tutaj, żeby było dobrze słychać, jak coś mówicie. Dobra, i patrzymy. No na razie komonki. Jedziemy z komonkami. O, Mana Morphos, ależ piękności. Mistrzas Factory, też piękności. No super, super. Bardzo się cieszę. O, a tak troszeczkę się zagalopowałem. No tak, rzeczywiście. Deep Glow Sclade. To nic ciekawego. Cancel Judgment. To jest spoko karta. To w sumie chciałem, bo takiego ładnego foliowanego nie mam. Academy Ruins. No oczywiście nie obrażę się. Bardzo fajna karteczka. No i co? Jacuś? No Jacuś, nie? Jacuś. Musi być Jacuś. Nie no, Toxic Deluge. Ale Toxic Deluge jest też bardzo spoko. Bardzo mi się podoba. No, nie, no już nie jest taki wypas jak w pierwszym boosterku, ale płakać nie będziemy. Ok, otwieramy dalej. Klas. Trzeci boksik.
No słuchajcie, no tak, no słuchajcie, na razie wykonałem 33% planu, no bo jest Force of Will. Jeszcze powinien być Jacuś i powinna być krypta, żeby Sosna był całkowicie usatysfakcjonowany. No ale zobaczmy, no z drugiej strony, no, Force of Will w pierwszym boosterze, naprawdę przyznam, że to było duże wow, duże wow. Jedziemy jakieś komonki tutaj. No nic takiego fajnego, egzotycznego tutaj nie ma. Moment, bo mi się w łapkach nie mieszczą. I co to mamy u Land Champion? Jest Oblivion Stone. Okej, okay, użyteczny rare. Bardzo, fajne to foliowanie, bardzo mi się podoba. I no to już słabiej. No i patrzymy, duże rzeczy. Spoglądamy. Drugi Totsis. No właśnie, słuchajcie, generalnie jest tak, że strasznie w tym VIP są powtórzenia. Jeżeli boksy są z jednego takiego wspólnego boksa zawierającego cztery pudełka, to zawsze są powtórzenia. I też na inni youtuberzy, którzy opowiadali o otwieraniu tych dodatków, zawsze mieli dokładnie to samo obrażenie. No Totsis drugi, no oczywiście się nie obrażę, bo to super karta, no ale no, Jacuś? Moksopal, no okej, okay. Sobie zapomniałem, że ta karta tu jest w tym dodatku, nie jestem zupełnie obrażony. Słuchajcie, polujemy na Jacusia i otwieramy dalej. A czy dzieci będą mogły otworzyć jakiegoś boksa? No, ale to dzieci będą, ale to dzieci, no i tak by tego nie było widać. Okej, teraz ja otwieram. Ops, bum. Trochę mi się łapki trzęsą, słuchajcie, to normalnie jest... To jest straszne. Jestem z takim starym już z gredem, a po prostu tak mnie to jara, normalnie jakby otwierał choinki, znaczy te prezenty pod choinką, no. Na Boże Narodzenie. Okej, okay, coś tu jakieś komu... O, ten to fajny. O, do mojego nowego deczku ten. Bardzo fajny nabytek. O, familiar tak samo. Okej, okay, o, to fajne. Kurde, czy to jest przedruk? Aha. To jest przedruk chyba karty z Arabskich Nocy, ale teraz ja akurat sprawdzę. Przyznam szczerze, że nie bardzo miałem czas i okazję jakby przejrzeć kompletną listę kart z tego dodatku. Skupiłem się tylko na największych hitach, ale to mi się już podoba. Okej, okay, i mamy R-ki. No tutaj pierwsza R-ka raczej nie powaliła na kolanka. Druga zupełnie nie powaliła. No miejmy nadzieję, że te duże trafionka nam tutaj trochę rozchmurzą niebo. I Noble Hierarch, no może to... No, nie jestem obrażony za specjalnie, zresztą trudno być obrażony, do wszystkie trafienia są bardzo fajne, są bardzo grywalne, bardzo cenne karty i miecz Sword of War and Peace też całkiem nieźle. Słuchajcie, to został nam jeszcze tylko jedno opakowanko, no czyli wykonałem na razie 33% planu, no w porównaniu z poprzednim otwieraniem to nie jest aż tak dobrze, ale no... Miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze się uda coś fajnego. Boże, no to jest tak zamknięte. Tu też coś fajnego jeszcze dobrego uda trafić. I zobaczmy. Ała. I patrzymy znowu. Czy tutaj coś jest fajnego, egzotycznego, ślicznego. Oh, Urza's Mine. No fajna karta. Fajnie, że to przedrukowali. I patrzymy, gdzie mamy ereczki. Chyba tu będą ereczki. Tak, Grand Architect. No to akurat zupełnie nie powaliło, bo całkiem niedawno był bodajże w Mystery Boosterach i Awacy Angel of Hope. No lepiej, ale to też nie jest coś, co bardzo bym chciał. No i słuchajcie, dwie ostatnie karty. Czy będzie szansa na coś mega fajnego? Uwaga! Brainstorm, no niebieskie już. Trochę się podjarałem. Uwaga! Sword of Light and Shadow. No słuchajcie, no nie udało się tym razem planu całego zrealizować, zrealizowałem tylko 33%, ale oczywiście jestem bardzo zadowolony, bo słuchajcie, generalnie wow, jeszcze raz wow, no to generalnie mnie troszeczkę rozwaliło w tym pierwszym boosterze, jestem mega zadowolony, że to dostałem. Dobra, słuchajcie, no i teraz szybki deserek. O, dziękuję bardzo. Secret Lair Drop Series Godzilla Lands. Kupuję wszystkie te Secret Lairy, bo jak wiecie, jestem uzależniony od tych śmiesznych kartoników i lubię je zbierać. O, ja zniszczyłem to piękne pudełko. Jezus, jak mnie... I co się to znowu... A tak, pięknie. Jakby otwierał pudełko ekskluzywnych czekoladek. To jest tak wszystko ładnie zapakowane. Uwaga, otwieramy. Pięknie, tak? No nie, naprawdę super eleganckie. I mamy
O, ale ładne. A, i tam jest jeszcze karta niespodzianka. Widzicie? No to zaraz ją kartę będziemy wyciągać. Te są piękne. Te są piękne. Zaraz zobaczymy tego Gillelands. Cóż to jest? Jaka piękność. Uwaga, i oglądamy. Nie w naszym języku. A tak w ogóle to co to jest? Jaki to jest ląd? Chyba place, tak? No, się chyba trzeba domyśleć. To jest chyba, nie wiem co. To są góry, a może wyspa. Wyspy chyba. A może wyspa. To słuchajcie, przepiękne. Piękne. Bo to jest bagienko. To chociaż wiadomo, że jest bagienko. Genialne jest. To jest. Góra jest góry. Tak. I dżungla. No nie, to super. Przepiękne, słuchajcie, przepiękne. Nie byłem przekonany co do tego, ale rzeczywiście warto było to w to zainwestować. To bardzo, 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 bardzo ładne. Za chwilę to zakoszulkujemy, żeby się nie zniszczyło. No i dobra, mamy kartę niespodziankę. A je, żebym to jej tam nie uszkodził, bo ona oczywiście jest tak przyklejona. O jest, uwaga, 3-4, chlas. A, Nisa who shakes the world, akurat Nisę mam, ale chętnie przywitam jeszcze jedną. Słuchajcie, dobra, bardzo wam dziękuję. Super to było otwieranie, mimo tego, że cały plan nie został zrealizowany, to mimo wszystko Sosna jest bardzo zadowolony. Zapraszam was do kolejnych odcineczków. Nie będę otwierał, dziękuję, jakie narzędzie. Nie będę otwierał zakręciłem się. Czyli w następnych odcineczkach, to, tak jak mówiłem, będzie i Ogniem i Mieczem, i będzie Anno Domini, i będzie też Infinity, także serdecznie was zapraszam. Proszę zasubskrybujcie mój kanał, jak wam się podobało, dajcie subika i serdecznie zapraszam do następnego odcinka. No i oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli takie karteczki wam się podobały, chcielibyście także od nas dostać, to akurat VIP Edition nie mamy, otworzyłem wszystkie, które mieliśmy, ale mamy normalną edycję VIP, macie link w opisie, jeżeli macie ochotę, serdecznie zapraszamy, mamy tą w bardzo dobrej ofercie, w bardzo dobrej cenie, do każdego takiego boksa, który u nas kupicie, dostaniecie jakąś fajną niespodziankę ode mnie, także serdecznie zapraszam do zakupu, na razie, hej!